Historia cała o porządku i o strzałach. W tym tygodniu Tosia z Joasią są porządkowymi. To bardzo przyjemne być porządkową. Jak tylko lekcja się skończy, to zaraz wołamy grubym głosem, żeby wszyscy wychodzili na korytarz. A jak już nikogo w klasie nie ma, to Joasia z Tosią otwierają okna, zamiatają i ścierają ślicznie tablice a Adrian podlewa kwiatki. <laughs> Dzisiaj obszedłem z Tosią całą klasę, żeby sprawdzić porządek. Wszędzie było dość porządnie. Oj, oj, ale co się działo pod ławką tego prądka i tego Antka? Tarzały się tam łupinki od pestek i skorupki od jajek i strzały i kule zgnieconego papieru. A na szlaku nad ich ławką był narysowany chłopak i mysz i szczur. I było napisane: Pan Antoni myszy goni, szczury łapie po pułapie. O! Tosia musiała wziąć swoją gumę myszkę i długo to wszystko ścierać. Bo jakby pani zobaczyła, to bo się okropnie na tych chłopców pogniewała. Eee, gdyby tak było u wszystkich dzieci, to by klasa wyglądała jak śmietnik. Tosia zmiotła to wszystko i wyrzuciła do kosza. A strzały z papieru pozbierała i schowała bronkowi pod pulpit. Ledwo się pauza skończyła, a tu ten bronek leci do swojej ławki i wrzeszczy. Tośka, gdzie moje strzały? Widzicie ją? Złapała mi moje strzały! Więc Tosia mówi, że są w jego ławce. To ten bronek zaczął się przedrzeźniać. Tosia, porządkosia, Tosia, kosia! I strzelił Tosi w sam nos taką strzałą. To taka sprawiedliwość na tym świecie, żebym ja był większy, to bym się z tym brąkiem rozmówił. Przecież Tosia mogła te głupie strzały wyrzucić, a ona je pozbierała i pochowała. I, i, brzydki łaboziak. A potem ja chciałem być porządkowym w piórniku. Wołałem grubym głosem, żeby wszyscy wyszli na pauzę, ale im się ani śniło. Guma myszka zapiszczała. Żebym się nie rządził jak szara gęś. Hej, tak, to wszystko z zazdrości, bo sama chcę być porządkową, więc się obraziłem i poszedłem spać do swojego pokoiku. Heh. Jak nie chcą, to niech nie mają porządkowego. I już...